Uroczyste obchody Dnia Strażaka. Promocja nowego zeszytu Ziemi Kozienickiej. Konferencja na temat zagrożeń i korzyści płynących z internetu. Marta Augustyn-Pulkowska, witam Państwa i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń z terenu gminy i powiatu kozienickiego. Każdego dnia pomagają poszkodowanym, ratują życie innych. Mowa o strażakach. Ostatnio obchodzili oni swoje święto. Na uroczystym apelu zorganizowanym z tej okazji była nasza redakcyjna koleżanka Renata Jasek. Złożeniem meldunku, wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odegraniem hymnu państwowego przez orkiestrę dętą OSP rozpoczęto obchody Święta Strażaków i ich patrona Świętego Floriana w Kozienicach. 6 maja zgromadzonych na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej strażaków i zaproszonych gości powitał komendant powiatowy PSP Krzysztof Zyzek. W swoim wystąpieniu złożył podziękowania dla pracowników oraz instytucji na co dzień współpracujących z Kozienicką Strażą. Nawiązał też do roli, jaką obecnie pełnią strażacy i podziękował im za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codziennej pracy. Podkreślił, że bycie strażakiem to niezwykłe wyzwanie, to zaszczyt i obowiązek. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To hasło na strażackich sztandarach wyznaczało i wyznacza społeczną i zawodową rolę naszej strażackiej służby. Każdy z nas, wstępując w strażackie szeregi, miał świadomość, jak ciężka to, a zarazem bardzo humanitarna służba. Dzisiejsza Straż Pożarna to nowoczesna, świetnie wyszkolona formacja ratownicza, a strażak to osoba, która do wykonywania swojego zawodu musi posiadać wszechstronną wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin oraz posiadać bardzo dobrą sprawność fizyczną i odporność na stres. Podczas uroczystości strażakom z OSP z Grabowa nad Pilicą przekazano nowy samochód gaśniczy. Poświęcenia dokonali ksiądz dziekan Władysław Sarwa, kapelan powiatowy strażaków ksiądz Jerzy Dziółka oraz ksiądz Łukasz Pyszczek z parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach. Uroczystość ta była też okazją do odznaczenia zasłużonych strażaków z terenu powiatu kozienickiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Mirosławowi Traczykowi brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Paweł Potucha, Daniel Jastrzębski, Dariusz Bernat i Artur Suwała. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono Piotra Traczyka, Dariusza Szymańskiego, Rafała Szczepaniaka i Kamila Skrzypczyka. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano Marcina Trocińskiego i Piotra Łęckiego. Wręczone zostały też 8 strażakom nominacje na wyższe stopnie służbowe. Specjalnym dyplomem za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych komendant główny PSP wyróżnił brygadiera Grzegorza Kowalskiego. W trakcie uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień. Życzę Wam przede wszystkim spokojnej służby, satysfakcji i dumy z dokonań oraz życzliwości ludzi, którym niesiecie pomoc. Dziękuję za profesjonalizm, zaangażowanie i troskę o nasze wspólne bezpieczeństwo. Często, by zdążyć z pomocą na czas, ryzykujecie własne zdrowie i życie. Będąc wzorem rzetelności i szlachetnej postawy, całe serce wkładacie w działalność ratowniczą i społeczną. To dzięki Państwu, dzięki zaangażowaniu Waszemu, poświęceniu Waszego czasu, Waszych rodzin, mieszkańcy ziemi kozienickiej czują się bezpieczni. To dzięki Państwu możemy spać spokojnie, wiedząc, że w każdej chwili jesteście, kiedy potrzebny jest ratunek. W dzisiejszym dniu w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego pragnę serdecznie podziękować za Waszą ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa. Wszystkim odznaczonym, awansowanym składam serdeczne gratulacje. W imieniu pana prezesa Bilnickiego oraz całego zarządu Enea Wytwarzanie złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Państwu wielu sukcesów na drodze zawodowej oraz wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym. Proszę Państwa, za Państwa ciężką pracę, wielki trud, pozwólcie, że chylimy przed Państwem czoła.
Podczas uroczystego apelu był też niezwykły prezent dla kozienickich strażaków. Dzwon sygnałowy, jeden z symboli warszawskiej Straży Pożarnej, która w tym roku obchodzi 180. rocznicę istnienia. Przekazał go obecny komendant miejski PSP miasta stołecznego Warszawy Zbigniew Szczygieł, który przez wiele lat stał na czele kozienickiej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zaproszeni goście mieli też możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu kozienickiego oraz księża i przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach informuje, że na terenie powiatu w okresie od 1 do 30 kwietnia odnotowano 35 pożarów, 18 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe. W działaniach wzięło udział 27 zastępów z jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz 79 zastępów z ochotniczych straży pożarnych. Wśród charakterystycznych zdarzeń znalazły się wypadki motocyklowy w Zajezierzu oraz samochodowy w Kozienicach, Gniewoszowie i w okolicy miejscowości Garbatka Letnisko, a także w okolicy miejscowości Kłoda w gminie Magnuszew, a także pożar na terenie Tartaku w Magnuszewie. Ponadto w miejscowości Wójtostwo w gminie Kozienice w rzece znaleziono sarnę. Działania Straży Pożarnej polegały na jej wydobyciu. Pozostałe zdarzenia to głównie pożary suchej trawy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, gdzie ostatnio odbyła się promocja nowego 31. zeszytu Ziemi Kozienickiej. O szczegółach już teraz. Wiele ciekawych artykułów znajdą zainteresowani w najnowszym 31. zeszycie Ziemia Kozienicka. Spotkanie promujące nowe wydawnictwo odbyło się 12 maja w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Jego organizatorami byli Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. Są to znowu wiadomości o naszym mieście, o ludziach z naszego miasta, co tu się działo i na tle jakby tej szerszej światowej nawet historii, nie tylko europejskiej. Bo główną część zeszytu zajmują wspomnienia, spisane bardzo ładnie zresztą przez Elę Stąpur, pana Henryka Starzyka. Pan Henryk Starzyk to jest z tego pokolenia wojennego, które po okupacji niemieckiej zostało wywiezione przez Rosjan na Syberię. W artykule tym ukazany jest nie tylko sam moment wywozu, ale też przeżycia wywiezionych przebywających w obozach na Syberii. Jest też ukazany szerszy kontekst historyczny tych wydarzeń. Główni bohaterowie artykułu, bracia Edward i Henryk Starzyk, na szczęście powrócili do Polski, do Kozienic. W zeszycie można także zapoznać się ze wspomnieniami z lat 30. XX wieku i z czasów okupacji Ireny Leśnikowskiej. W najnowszym wydawnictwie znajdziemy również dwa artykuły młodszego pokolenia historyków. Łukasz Janeczek opisuje dzieje kozienickiej chamerni i młyna, a Maciej Kordas powraca do tematu gospodarki Kozienic przełomu XVI i XVII wieku. Są bardzo ciekawe rzeczy jednego i drugiego tu materiały, które opublikowali i myślę, że wszystko jest warte przeczytania. No oczywiście na końcu mamy jeszcze to, to już taka tragiczna nasza historia naszego wieloletniego starosty, wiceprezesa towarzystwa, jednej z tych motorów, który prowadziliśmy razem z Januszu Stąporzy, jest też taki większy materiał, umieściliśmy, ale jego już tu nie ma, ale jeszcze o nim to wspomnienie w tym zeszycie jest zawarte. W trakcie spotkania autorzy artykułów Elżbieta Stąpur i Łukasz Janeczek opowiedzieli o pracy nad nimi, zachęcali też zgromadzonych do lektury. Były również podziękowania i kwiaty dla pani Eli od rodziny pana Henryka Starzyka i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali najnowszy 31. zeszyt Ziemi Kozienickiej. Tym, którzy chcieliby się z nim zapoznać, a nie byli na spotkaniu, przypominamy, że wydawnictwa TMZK dostępne są w siedzibie Biblioteki Publicznej w Kozienicach. Tam też zainteresowani znajdą najnowszy 31. numer zeszytu Ziemia Kozienicka. Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych otrzyma od Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prawie 200 tysięcy złotych na swoją działalność. Pieniądze te umożliwią realizację działań promujących historię zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. W tamtym roku pod koniec grudnia złożyliśmy wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na cele realizacji
działań to jest projekt Każdy dzień przez historię, podróżą przez historię 2. Jest to kwota 199 300 zł. Do tego funduszu złożyło wnioski prawie 1200 organizacji. Nasza organizacja razem z 82 innymi otrzymała właśnie z tych 1200 dofinansowanie, także to jest duży sukces, ponieważ tylko znikomy procent aplikujących uzyskał takie dofinansowanie. Znaczy to, że projekt był bardzo dobrze napisany, że zadania cieszyły się wśród oceniających bardzo wysokim uznaniem. No i dzięki temu będziemy przez 2 lata wspólnie z naszymi partnerami, z gminą Kozienice, ze starostwem, z każdym innym, kto się włączy do tych działań, będziemy realizowali różne zadania właśnie z takim historycznym tłem. Środki te mają być przeznaczone na różnego rodzaju przedsięwzięcia, w tym między innymi na rekonstrukcję historyczną Przedmości Maciejowickie zaplanowaną na wrzesień. Postanowiliśmy po raz kolejny powziąć trud organizacyjny takiego działania. Będzie to bardzo duża, mamy nadzieję, że największa, o największym budżecie, o największym natężeniu sprzętu, ludzi i tym podobne. Już zarezerwowaliśmy 3 samoloty, do tej pory były tylko 2. Jak się uda, to zamówimy więcej. Będzie wyjątkowa, wspaniała pirotechnika, będzie około 150 albo do 200 uczestników, rekonstruktorów. Będą pojazdy opancerzone, dużo broni strzelającej, hukowej, dużo amunicji. Liczymy na liczne stawiennictwo 11 września w Ryczywole. Pozostałe działania to lekcje edukacyjno-historyczne dla dzieci i młodzieży, uroczystości kombatanckie, marsze edukacyjne. Członkowie stowarzyszenia za uzyskane pieniądze planują też wydać publikacje historyczne czy utworzyć szlak terenów, potyczek, bitew i miejsc pamięci narodowej gminy Kozienice. W 8 miejscach staną tablice informacyjne z tekstami, z mapkami. Będzie to taki jednolity szlak turystyczny, tak, z jednolitą grafiką. Do tego wydamy jeszcze około 1500 do 2000 broszur takich przewodników po tym szlaku. I to będą takie 2 główne działania. Poza wnioskiem do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, stowarzyszenie złożyło także wnioski do Zarządu Województwa Mazowieckiego, do MON-u, a także do Urzędu Miejskiego w Kozienicach. W każdym wniosku wypisujemy konkretne cele i na te cele są też przypisane konkretne kwoty, z których później musimy się rozliczyć. Jak podkreślają członkowie stowarzyszenia, działania te prowadzone są po to, aby promować i propagować historię wśród mieszkańców naszego regionu. Takie lekcje historii z pewnością na długo zapadną w pamięci, a utworzone szlaki, wydane broszury czy publikacje będą źródłem wiedzy zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Internet daje wiele możliwości, stwarza też wiele zagrożeń. Te kwestie były głównym tematem konferencji zorganizowanej niedawno w publicznym gimnazjum nr 1. Wychowanie w erze cyfrowej pomiędzy zagrożeniami a szansami to główny temat konferencji zorganizowanej dla nauczycieli 9 maja w publicznym gimnazjum nr 1 w Kozienicach. Gościem tego spotkania był profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z jednej strony będziemy mówili o rzeczach trudnych, czyli będziemy mówili o cyberprzemocy, o uzależnieniu od internetu, o jakichś problemach związanych z niewłaściwymi treściami, ale z drugiej strony będziemy mówili o pozytywnym wykorzystaniu mediów w szkole, o wykorzystaniu mediów w taki sposób, żeby służyły one budowaniu współpracy między uczniami, budowaniu twórczości uczniów, ciekawości i tak dalej. Czyli można powiedzieć, będziemy mówili o mediach, ale nie w sposób taki, jak się czasami to robi w czarnych barwach tylko w sposób taki bardzo wyważony. Nauczycieli, metodyków i dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy i powiatu oraz z powiatów sąsiadujących z Kozienickim powitał dyrektor placówki Tomasz Trela. Wśród przybyłych znaleźli się także wiceburmistrz gminy Kozienice Małgorzata Bebelska oraz dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka. Przed wystąpieniem profesora Jacka Pyżalskiego głos zabrała Anna Janowska, nauczycielka publicznego gimnazjum nr 1 i przedstawicielka zespołu doradców metodycznych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, punktu konsultacyjnego w Kozienicach. Podkreśliła, że kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, a zwłaszcza w środowisku tzw. nowych mediów, jest jednym z priorytetowych zadań programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, realizowanego przez nauczycieli w 2016 roku.
Jacek Pyżalski spotkanie z nauczycielami podzielił na dwie części. W pierwszej mówił o badaniach, ankietach i wywiadach przeprowadzanych wśród dzieci i dorosłych. W drugiej części spotkania mówił o tym, jak dzieci i młodzież korzystają z internetu w praktyce i jak można z niego korzystać, aby uczył i rozwijał. Głównym takim, można powiedzieć, problemem, który dotychczas funkcjonował, to jest taka koncentracja tylko i wyłącznie na tej ciemnej barwie, czyli taki mało wyważony sposób patrzenia na sprawę. I myślę, że dość istotne jest, żebyśmy wzmocnili tą drugą nogę, czyli tą nogę pozytywnego, takiego konstruktywnego, sensownego wykorzystania, które jest i dobre dla samego młodego człowieka i dla innych, tak? No bo można zapytać, skąd ma to umieć, tak? Się wydaje, że młodzi ludzie wszystko umieją, tak? A badania pokazują, że to jest pewien taki pozór, tak? Co prawda korzystają wszyscy z internetu, ale jak się przyjrzymy, jak korzystają, się okazuje, że wcale tak twórczo, tak jakby korzystnie, jeżeli chodzi o naukę, tego nie wykorzystują. Czyli jakby można powiedzieć, że istnieje dużo do zrobienia w tej sprawie, żeby jakość wykorzystania internetu przez dzieci i młodzież była dobra. Konferencje takie jak ta w placówce organizowane są od kilku lat. Cieszymy się bardzo, że możemy gościć tutaj naprawdę wybitne osoby, autorytety w poszczególnych dziedzinach i te osoby mogą przekazywać swoje doświadczenia, swoje przemyślenia w warsztatach, wykładach skierowanych głównie do nauczycieli, pedagogów, ale także do rodziców i uczniów. Organizatorami konferencji byli burmistrz gminy Kozienice, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, Zespół Doradców Metodycznych w Kozienicach oraz Publiczne Gimnazjum nr 1. A w dalszej części aktualności między innymi o zawodach Ringo w Głowaczowie, o warsztatach zdrowego stylu życia, o przedstawieniu teatralnym z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz o niezwykłych podróżnikach goszczących w naszym mieście. W ramach Tygodnia Bibliotek bibliotekarze z terenu gminy w poszczególnych filiach organizowali różne zajęcia dla czytelników, spotkania z ciekawymi gośćmi. W głównej siedzibie Biblioteki Publicznej w Kozienicach otwarto też kącik dla najmłodszych. O szczegółach już teraz. 9 maja w Bibliotece Publicznej przy ulicy Kochanowskiego w Kozienicach otwarto kącik czytelniczy dla najmłodszych. Uroczystego otwarcia tego wyjątkowego miejsca dokonała wiceburmistrz Małgorzata Bebelska w towarzystwie dyrektor placówki Elżbiety Stąpur oraz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy. Małgorzata Bebelska podkreśliła, że kąciki takie jak ten mają za zadanie przybliżyć najmłodszych do książki, a te najlepiej rozwijają wyobraźnię i intelekt młodych czytelników. Elżbieta Stąpur dodała, że otwarcie kącika przypada w dniu, w którym swoje święto obchodzą wszyscy bibliotekarze. Stąd też dla uczniów przygotowano wiele atrakcji. Były nimi warsztaty papiernicze. Poprowadzili je goście z Gliwic, prezentujący dawne rzemiosło produkcji papieru. Każdy ma z papierem do czynienia każdego dnia, w każdej dziedzinie. Nie każdy sobie zdaje sprawę, ile potrzeba było dawniej czasu i wysiłku, aby wytworzyć w ogóle jeden arkusz. Tutaj dzieci właśnie poznają tą dawną technikę, uczą się produkować ten papier. Dzisiaj produkujemy papier z płatkami kwiatów, tak go troszeczkę urozmaicamy. No i też uczymy szacunku, żeby jednak ten papier troszeczkę szanować, bo jeżeli ktoś zobaczy, ile potrzeba pracy, żeby jeden arkusz przygotować, to się następnym razem zastanowi przed zniszczeniem takiej po prostu kartki zeszytu. Dla dzieci przygotowano 3 stanowiska. Pierwsze stoisko to jest produkcja papieru, czyli taki początek. Później na drugim stanowisku mamy uszlachetnianie papieru, czyli go barwimy techniką japońską. Podnosimy jego wartość, żeby papier był ciekawszy, bardziej niepowtarzalny. No i trzecie stanowisko, które praktycznie służyło i służy nam do obecnych czasów, czyli wykorzystujemy ten papier, czyli go zapisujemy na przykład dzisiaj gęsim piórem, aby dokument, który powstanie, który dzieci właśnie tym gęsim piórem zapiszą, był ważny, pieczętujemy go taką pieczęcią lakową, jak to drzewie bywało. Łukasz Bakalarczyk, prowadzący jedne z warsztatów, podkreślił, że nie tylko o zabawę tu chodzi. Zajęcia takie praktyczne, zabawowe, więcej dzieci po prostu z tego zrozumieją, więcej zapamiętają, bo sucha teoria to wiadomo, cały czas w książkach jest, mało kto później co zapamięta. A jeżeli samemu własnoręcznie ktoś wykona pracę, no to na kilka dobrych lat będzie pamiętał dokładnie recepturę, jak to wszystko przygotować i zrobić.
Tego dnia placówkę poza uczniami z Brzeźnicy odwiedzili też przedstawiciele publicznej szkoły podstawowej w Stanisławicach, PSP nr 1 i 3 w Kozienicach oraz przedszkolaki z PP nr 5. W warsztatach poza najmłodszymi udział wzięła też m.in. wiceburmistrz Małgorzata Bebelska. Wszyscy świetnie się bawili, zwłaszcza najmłodsi. Co ty sądzisz o tych zajęciach dzisiaj? Są super fajne. Co ci się najbardziej podobało z tych zajęć? Które? Robienie... pisanie naszych imion gęsimi piórami. A czy to było łatwe, czy trudne? Trudne. Fajnie było. A co ci się najbardziej podobało? Chyba to jak malowanie tych obrazków. Dla mnie najfajniejsze było pisanie gęsim piórem. A trudne, czy łatwe? Bardzo trudne. Nauczyłam się, jak wytwarzać papier, jak kolorować papier i jak pisać na papierze. I że to jest bardzo ciężkie, że to było bardzo takie pracochłonne zajęcie i trzeba szanować ten papier, co? Tak. Teraz dzieci odwiedzające kącik czytelniczy w bibliotece, wiedząc jak dawniej powstawały księgi, z pewnością będą szanowały te, które znajdują się tu na półkach. 12 maja w filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice zorganizowany został wieczorek poezji seniora. Przybyli tego dnia mogli wysłuchać wiersze Ewy Iżbickiej, a także poznać osobiście ich autorkę, która do Kozienic przyjechała z Podlasia. Podczas tego spotkania poetka po raz pierwszy zaprezentowała swoją twórczość przed publicznością. Nie kryła więc ani wzruszenia, ani podenerwowania. Moje pierwsze 5 minut, serce dygocze mocno, trema oczywiście. Myślą przewodnią tego wieczoru poetyckiego były słowa piosenki Mieczysława Foga „W błękicie oczu twych podziwiam cały świat”. Poezja pani Ewy pełna jest bowiem nostalgicznych i refleksyjnych obrazów, przepojona uczuciem i wzruszeniem. Inspirację autorka czerpie z otaczającego ją świata i jak sama mówi, pisanie wiąże się z jej doświadczeniem życiowym. Wiersze o sobie, o tęsknocie, o miłości, o przyrodzie. To, co gdzieś mnie tam inspiruje po drodze, jak spoglądam na świat codziennie wstając rano. Spotkanie z poetką poprowadziła Barbara Arendarska. Dzięki krótkiej charakterystyce poetki przybyłe na spotkanie stałe bywalczynie biblioteki mogły dowiedzieć się, że Ewa Iżbicka nigdy nie publikowała swoich wierszy, pisząc je tylko dla siebie. Dla siebie pisałam do niedawna, gdzieś tam do szuflady, ale pod wpływem osób takich przyjaznych otworzyłam się na ludzi. Podziękowania, kwiaty i upominek w postaci książek oraz życzenia publikacji wierszy zakończyły oficjalną część spotkania. Po niej był czas na rozmowę. Są aktywni, uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach, jeżdżą na wycieczki, wystawiają też swoje spektakle. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku doskonale odnajdują się w wielu rolach, również tych aktorskich. Komedię obyczajową Tomaszek można było w środę 11 maja zobaczyć na scenie sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Był to spektakl niezwykły pod wieloma względami. Powstał dzięki zaangażowaniu grupy teatralnej UTW działającej w Kozienickim Domu Kultury pod kierunkiem aktora Radosława Mazura. Spektakl niezwykły, bo od początku do końca wymyślony i zrealizowany właśnie przez tę grupę. Sam tytuł, temat zdarzeń i w ogóle treść tej sztuki wymyśliłyśmy my same. Ale potem Radek ubrał to, jak Państwo widzieliście, w piękny wiersz. Pięknie to napisał. Wyobrażam sobie, ile mu zeszło, żeby to zrobić po prostu. Chciałem dla siebie trudnego zadania tak naprawdę. Od tego się zaczęło, że pomyślałem, tak, to będzie trudne zadanie. Fajnie, żeby mieć jakieś wyzwanie, bo szukam takich wyzwań, czegoś, czego jeszcze nie robiłem w obszarze tego, na czym się znam, czyli w obszarze teatralnym. Siedziałem długie godziny przy komputerze, żeby to jakoś się rymowało później, jeszcze żeby miał odpowiednią liczbę sylab w wersie. A zauważyć należy, że był to 13-zgłoskowiec. Tomaszek to historia opowiadająca o losach kilku kobiet w różny sposób związanych z jednym mężczyzną, tytułowym Tomaszkiem. W poszczególne role wcieliło się 6 pań: Alicja Czerska, Leokadia Jakubowska, Teresa Pater, Ewa Krupińska, Teresa Wójcik i Jadwiga Binczak oraz sam opiekun grupy, reżyser Radosław Mazur, który także zagrał kobietę. Po raz pierwszy w życiu miałem okazję zagrać kobietę. Ale dziękuję za to doświadczenie Wam, bo bez Was to doświadczenie nie byłoby możliwe.
Praca nad spektaklem trwała pół roku, podczas zajęć dla grupy teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oto jak te przygotowania oceniają zarówno uczestniczki, jak i sam prowadzący. Mobilizował nas bardzo Radek. On naprawdę jest bardzo, bardzo zdolny, o wysokiej kulturze człowiek, ale nas mobilizował. Panie drogie, weźcie się, już musimy to robić, już próba generalna, już będziemy występować. I miał ciągle do nas jakieś uwagi, za co mu bardzo dziękujemy oczywiście, bo przecież po to tu uczęszczamy, żeby się czegoś nauczyć, prawda? Nie dla samej przyjemności, ale dla przyjemności również. One się nie słuchają i to bardzo dobrze, że się nie słuchają, bo one słuchają wtedy, kiedy trzeba, ale też mają dużo do powiedzenia, bo po prostu mają mnóstwo doświadczenia życiowego za sobą, a kiedy robimy przedstawienie, w którym to doświadczenie życiowe jest jakoś potrzebne i można się do niego odwołać, no to tylko lepiej. Także mi się bardzo dobrze pracuje z paniami, bo praca nad spektaklem w dużej mierze opiera się o rozmowę z drugim człowiekiem, a tutaj było o czym rozmawiać. Ich praca dała efekty. Widzowie, głównie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale także wykładowca, profesor Tadeusz Stępień i dyrektor Kozińskiego Domu Kultury Elwira Kozłowska nagrodzili spektakl gromkimi brawami. Panie z grupy teatralnej serdecznie podziękowały swemu opiekunowi Radkowi Mazurowi. Przed Państwem aktor, pedagog, poeta, nasz mistrz Radosław Mazur. Były też słowa uznania i dyplomy od dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej dla osób zaangażowanych w powstanie tego spektaklu. Przygody małego drewnianego pajacyka przedstawili ostatnio w Centrum Kulturalno-Artystycznym aktorzy ze studia małych form teatralnych Artres Krakowa. 8 maja w sali koncertowo-kinowej zorganizowano poranek teatralny dla dzieci. Głównym bohaterem majowego przedstawienia był Pinokio, pajacyk wystrugany z magicznego drewna przez majstra Geppetto. Kukiełka niespodziewanie ożywa, jednak jest krnąbrna, nieposłuszna i strasznie kłamie. Na swojej drodze Pinokio spotyka różne postacie, zarówno te dobre, jak i złe. W ten sposób uczy się życia i przekonuje się, co tak naprawdę jest ważne. Po wielu przygodach powraca do majstra. Staje się dobrym pajacykiem, a w nagrodę za tę przemianę spełnione zostaje jego największe marzenie. Staje się prawdziwym chłopcem. Poprzez wspólną zabawę aktorzy wprowadzają widza w świat teatru, fantazji, ale też przekazują ważne życiowe prawdy. Dzięki temu spektaklowi najmłodsi przekonali się, że najgorsza prawda jest lepsza niż najlepiej brzmiące kłamstwo. Jak wezwać służby ratunkowe i jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, to tylko niektóre z zagadnień warsztatów zdrowego stylu życia organizowanych po raz kolejny w publicznej szkole podstawowej nr 3 w Kozienicach. Już po raz 15 oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach zorganizował warsztaty zdrowego stylu życia. Odbyły się one w gościnnych murach PSP nr 3 10 i 11 maja. Ich pomysłodawczynią była Anna Pawelec, opiekun szkolnego koła PCK w Kozienickiej Trójce. Po raz 15 gościmy w naszej szkole dzieci z innych szkół i powiem szczerze, no bardzo jesteśmy dumni z tego, że to już 15 raz udaje nam się zaprosić różne instytucje, bo oczywiście korzystamy z pomocy różnych instytucji i nikt nam jeszcze nie odmówił, wszyscy chętnie tutaj z nami się spotykają z młodzieżą, to nas bardzo cieszy. W warsztatach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu kozienickiego wraz ze swoimi opiekunami. W sumie było 52 uczestników. Reprezentowali oni dwie kozienickie szkoły podstawowe oraz placówki ze Stanisławic, Wólki Tyrzyńskiej, Janikowa, Piotrkowic, Kociołek, Ryczywołu, Pogucina i Słowik Starych. W trakcie dwudniowych warsztatów odbyło się spotkanie z przedstawicielkami kozienickiego sanepidu. Omówiły one m.in. zasady zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia. Policja przypomniała o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Był też cały blok zajęć poświęcony pomocy przedmedycznej poprowadzony przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Między innymi była nauka układania osoby poszkodowanej w bezpiecznej pozycji, uczenie się przywracania oddechu i krążenia poprzez resuscytację. Dzieciaki uczą się nowych zachowań w sytuacjach trudnych,
teraz akurat mamy tutaj możliwość zobaczenia, jak ratownicy, strażacy pokazują, jak prawidłowo wezwać pomoc, jak ważne są te pierwsze chwile przed przyjechaniem już prawdziwych ratowników medycznych. W tym roku warsztaty poszerzono także o informacje na temat ochrony środowiska. Przedstawiły je panie z Enei Wytwarzanie ze Świerży Górnych. Zdrowy styl życia to nie tylko ruch, zabawa, sport, no ale również dbałość o środowisko lokalne. Zdobyta wiedza z pewnością uczestnikom się przyda w codziennym życiu. Będą oni także mogli się nią wykazać podczas Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, które zaplanowano na 17 maja w Kozienicach. Zakończenie jubileuszowych 15 warsztatów odbyło się w środę 11 maja. Zgromadzonych, w tym gospodarza obiektu, czyli dyrektora PSP nr 3 oraz zaproszonych gości powitała Bogumiła Iskra, prezes zarządu kozienickiego oddziału PCK. Następnie podziękowała uczestnikom za zaangażowanie. Każda grupa otrzymała też dyplom poświadczający udział w warsztatach. Z okazji jubileuszu były też specjalne podziękowania dla instytucji wspierających organizację tych warsztatów już od 15 lat. Odebrali je dyrektor PSP nr 3 w Kozienicach Krzysztof Ludwiczak, przedstawicielka Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Dorota Zabiegałowska, dyrektor sanepidu w Kozienicach Krystyna Wilkowska, przedstawicielka Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Beata Wróbel oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, komendant Krzysztof Zyzek i jego zastępca Paweł Potucha. Specjalne podziękowania były też dla pań przygotowujących te warsztaty, czyli Anny Pawelec i Anny Puzio. Niespodzianką dla wszystkich na zakończenie był wspaniały tort z okazji 15. edycji warsztatów W zdrowym ciele, zdrowy duch. A teraz poznajmy zwycięzców gminnego konkursu Łowcy Baterii, organizowanego w publicznym gimnazjum nr 1. Precyzyjnie podoi, postaci twoją jest, postaci twoje jest. Lecz nie tych, co widzą przyszłość, bo brak na świecie miejsc, tak samo zgodę się. Już po raz 11 publiczne gimnazjum nr 1 w Kozienicach zorganizowało akcję Łowcy Baterii. Podsumowanie odbyło się w środę 11 maja. W akcji wzięły udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne. Zebrano ponad tonę baterii, a dokładniej 1291 kg i 40 dekagramów. Zanim ogłoszono laureatów tegorocznej edycji konkursu, zgromadzeni obejrzeli program artystyczny o Królestwie Króla Odpadka, w którym po długim namyśle i konsultacjach wydano dekret o segregowaniu śmieci. Były też rady, jak każdy z nas może chronić środowisko naturalne poprzez oszczędzanie wody czy segregowanie śmieci właśnie. Wszystko było ubarwione odpowiednią oprawą muzyczną i piosenkami ekologicznymi w wykonaniu Patrycji Wołos. Kochaj lasy, kochaj góry, cuda góry. Program artystyczny został przygotowany przez uczniów szkoły pod kierunkiem pani Karoliny Bucior. Wręczanie nagród laureatom rozpoczęto od uhonorowania uczniów gimnazjum nr 1. Najwięcej, bo ponad 11 kg, zebrała klasa 2D. Drugie miejsce zajęła 3A, której uczniowie zebrali ponad 10 kg. Na trzecim miejscu uplasowała się 3B, której udało się zgromadzić ponad 9 kg baterii. W gronie uczniów z gimnazjum, którzy przynieśli najwięcej zużytych baterii, bezkonkurencyjny był Grzegorz Kwaśnik z 2D, który przyniósł ponad 10 kg. Na drugim miejscu uplasowała się Weronika Kuczkowska z 3A, która uzbierała ponad 7 kg, a na trzecim Maja Wójcik z 3E, która przyniosła 4,5 kg. W gronie placówek biorących udział w konkursie bezkonkurencyjna była Szkoła Podstawowa w Janikowie, której uczniowie zebrali 420 kg baterii. Drugie miejsce zajęła PSP nr 3 w Kozienicach, która uzbierała 378 kg, a trzecie miejsce przypadło publicznej szkole podstawowej nr 1 w Kozienicach, która zebrała 304 kg baterii.
Po przeliczeniu ilości baterii na jednego ucznia podział miejsc na podium był dokładnie taki sam jak placówek, które zebrały najwięcej. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy akcji dyplomy. Zostały też nagrodzone osoby wykonujące plakaty związane tematycznie z konkursem. Pierwsze miejsce zajęły Aleksandra Król i Anna Lutomska z 3 A. Drugie siostry Julia i Natalia Kozioł z 1 A, a trzecie miejsce przypadło w udziale Adzie Kobyckiej i Małgorzacie Jopek także z 1 A. Wyróżniono również autorki wiersza ekologicznego, uczennice klasy 1 A, Barbarę Kanię i Karolinę Pietrzyk. Nagrodzonym pogratulował dyrektor gimnazjum nr 1 Tomasz Strela. Były też podziękowania za wspieranie działań ekologicznych gimnazjum nr 1. Przekazano je dla burmistrza gminy Kozienice Tomasza Śmietanki, starosty powiatu kozienickiego Andrzeja Junga i pana Marka Pijosa, reprezentującego firmę recyklingową z Kozienic. Były też podziękowania dla nauczycieli zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. radny miejski Andrzej Gogacz, przedstawicielka starostwa powiatowego Sabina Semeniuk oraz metodyk z Radomskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Anna Janowska. Spotkanie poprowadziły uczennice klasy 3 E Maja Wójcik i Paulina Kowalczyk. Koordynatorkami całego przedsięwzięcia były panie Iwona Bittner i Bożenna Szumlak, nauczycielki z publicznego gimnazjum nr 1 w Kozienicach. Na początku maja uczniowie z klasy 1 A z gimnazjum nr 1 w Kozienicach zamienili się w poszukiwaczy szczęścia. Ich plan był prosty – dowiedzieć się z rozmów z mieszkańcami naszego miasta, czym dla nich jest szczęście i co jest jego źródłem. Szczęście samo, to ja wiem, to jest taki wyraz trudny do określenia, jak to rozumieć. Każdy inaczej rozumie i każdy inaczej to odczuwa. Były też pytania nawiązujące do hasła promującego nasze miasto, czyli Kozienice idealne na szczęście. Jestem, chociaż nie mieszkam, tylko tutaj pracuję, ale jestem szczęśliwa. A co jest źródłem pani szczęścia? Ludzie, którzy mnie otaczają, młodzież, którą kocham, praca, która spełnia moje oczekiwania. Jak najbardziej. Kozienice się rozwijają, także można dużo zobaczyć. Jezioro i nie tylko. Można pospacerować tak jak teraz w taką pogodę. Według Kozieniczan receptą na szczęście jest uśmiech i dobre słowo dla drugiego człowieka, a na pytanie, czy to prawda, że pieniądze szczęścia nie dają, odpowiadano tak. Szczęścia może nie dają, ale dużo pomagają. Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Kozienic młodzież dowiedziała się, że bycie szczęśliwym w dużej mierze zależy od nas samych i od tego, jakie mamy podejście do życia. Kozienice idealne na szczęście! 12 maja w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach wyłoniono laureatów tegorocznej edycji konkursu przyrodniczego Szkolny Karmnik Zima 2016. Kozienicki Park Krajobrazowy oraz Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka i Nadleśnictwa Kozienice Radom Zwoleń to organizator i współorganizator 23. edycji konkursu przyrodniczego Szkolny Karmnik Zima 2016. Jego uroczyste podsumowanie odbyło się 12 maja w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Przybyłych powitała Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, która pogratulowała wszystkim biorącym udział w konkursie chęci i zaangażowania. Podziękowała także ich opiekunom. A do udziału w tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 29 placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Kozienice, gminy oraz miasta Pionki, miasta i gminy Zwoleń, a także gminy Jedlnia Letnisko, Garbatka Letnisko, Głowaczów, Policzna. Robert Belina, zastępca dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, przybliżył założenia konkursu skierowanego do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych placówek dla osób niepełnosprawnych z terenu miast i gmin leżących w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz jego okolicy. Celem konkursu było dokarmianie i ochrona ptaków w okresie zimowym, zwiększenie odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz uwrażliwienie na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt. Jak bardzo ważne jest dbanie o ptaki w okresie zimowym i jak można zostać ich przyjacielem, pokazały dzieci z publicznej szkoły podstawowej w Cecylówce Brzuskiej, przygotowane pod kierunkiem Mirosławy Drab i Marianny Piwarskiej.
Na wyróżnionych i nagrodzonych oraz ich opiekunów czekały dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. Aparaty fotograficzne, lornetki, łyżworolki, hulajnogi, plecaki, plansze edukacyjne, książki przyrodnicze ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa Kozienice, Radom Zwoleń, Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka. Jury w składzie Aleksandra Kołacz i Jolanta Tabor z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Agnieszka Bieńkowska z Kozienickiego Domu Kultury, Lidia Zaczyńska z Nadleśnictwa Kozienice, Ewelina Jankowska z Nadleśnictwa Radom oraz Łukasz Gregorczyk z Nadleśnictwa Zwoleń przy ocenie prac brało pod uwagę estetykę wykonania karmnika oraz jego lokalizację, rodzaj stosowanej karmy, a także dokumentację akcji dokarmiania i ochrony ptaków oraz jej popularyzację. A oto lista zwycięzców. W kategorii podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych pierwsze miejsce otrzymał zespół ze szkoły specjalnej przy Zespole Szkół w Pionkach, zaś drugie z warsztatów terapii zajęciowej w Pionkach. W kategorii przedszkola pierwsze miejsce przyznane zostało zespołowi z publicznego przedszkola nr 1 w Zwoleniu, drugie oddziałowi przedszkolnemu w Cecylówce Brzuskiej, trzecie zespołowi z publicznego przedszkola nr 1 w Pionkach. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymał zespół z publicznego przedszkola nr 1 w Kozienicach. Zwycięzca kategorii szkoły podstawowe to zespół z publicznej szkoły podstawowej w Czarnej. Drugie miejsce przyznane zostało zespołowi z publicznej szkoły podstawowej w Bogucinie, a trzecie z publicznej szkoły podstawowej w Jaroszkach. Również w tej kategorii wiekowej przyznane zostało wyróżnienie, otrzymały je dzieci z publicznej szkoły podstawowej w Augustowie. Nagrody wręczali zaproszeni goście: Adolf Krzemiński, przedstawiciel delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Renata Kiraga ze Starostwa Powiatowego w Radomiu, Kazimierz Myśliwiec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Pionki, Ścisława Losota Kustrzepa, reprezentująca Bank Spółdzielczy w Pionkach, Zbigniew Jambros z Nadleśnictwa Radomu, Łukasz Gregorczyk, przedstawiciel Nadleśnictwa Zwoleń, Krzysztof Kozicz, reprezentujący Nadleśnictwo Kozienice, Marcin Alot, dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Nagrody wręczała także Elwira Kozłowska, dyrektor Kozieńskiego Domu Kultury. Spotkanie poprowadziła Beata Waluś. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyła wystawa zdjęć autorstwa Macieja Rębisia, Artura Tabora, Wojciecha Kuchty, Sławomira Wąsika, Roberta Jelonkiewicza, Roberta Drużdża. Wystawę zatytułowaną Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej odwiedzający Centrum Kulturalno-Artystyczne mogą oglądać do końca maja, jest bowiem wyeksponowana na pierwszym piętrze budynku. Aby podróżować po świecie, nie trzeba wcale dużych środków finansowych. Wystarczy uśmiech, otwartość na ludzi i chęć realizacji własnych marzeń. Przekonała się o tym Renata Jasek, która w Kozienicach spotkała niezwykłych podróżników. Niezwykła 7-osobowa grupa z Tajwanu i Malezji przez kilka dni gościła w Kozienicach. Jak zdradzili w rozmowie z nami, podróżują po Europie i jest to podróż wyjątkowa, bo nie ponoszą żadnych kosztów. My realizujemy swój projekt, nawet jak nie mamy pieniędzy. Spełniamy nasze marzenia, podróżując, rozmawiając z ludźmi z różnych państw. Odwiedziliśmy już Czechy i Niemcy, teraz jesteśmy w Polsce. Głównie podróżujemy autostopem i pieszo. Goście z Azji w planach mają jeszcze odwiedzenie 5 państw: Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Austrii. Naszym wyzwaniem jest być blisko ludzi, których spotykamy na naszej drodze. Czasami śpimy w miejscu, w którym w danym momencie jesteśmy. Mamy ze sobą śpiwory i plecaki. Chodzi o to, aby poznawać ludzi z różnych państw. To, co robimy, jest przyjmowane przez ludzi z niedowierzaniem i wręcz mówią, że jest to niebezpieczne. My jednak wychodzimy z założenia, że skoro my jesteśmy w stanie zaufać innym ludziom, to w ten sam sposób oni zaufają nam. I rzeczywiście tak jest. Wszyscy są mili i otwarci. W naszym mieście także spotkali życzliwą osobę, Sylwię Wąsik, mieszkankę Kozienic, która przyjęła ich do swojego domu i się nimi zaopiekowała. Ludzie w Polsce są wspaniali. Niektórzy nie mówią po angielsku. My nie mówimy po polsku, ale porozumiewamy się mową ciała, gestami. Na przykład pani poznana w Kozienicach zaprosiła nas do siebie i udostępniła cały dom. Po zwiedzeniu Kozienic, w tym Centrum Kulturalno-Artystycznego, młodzi turyści wyruszyli w dalszą podróż po Europie. Kolejne państwo na ich drodze to Słowacja.
Wraz z nadejściem maja rozpoczęły się w Kozienicach majówki muzyczne. Są to koncerty organizowane na skwerze miejskim w każdą niedzielę tego miesiąca. Biorą w nich udział nauczyciele oraz uczniowie szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach. Pierwsza majówka muzyczna już za nami. W niedzielę 8 maja przed zgromadzoną na skwerze publicznością wystąpili członkowie kozienickiej grupy perkusyjnej oraz indywidualni wykonawcy. Uczniom towarzyszyli nauczyciele. Tego dnia można było posłuchać zarówno muzyki klasycznej, współczesnej, jak i kompozycji własnych oraz utworów wywodzących się ze słonecznej Brazylii. Uczniowie szkoły muzycznej udowodnili, że grać można na wszystkim. O ile nikogo nie dziwiła gra na ksylofonie, werblu czy na wibrafonie, o tyle gra na metalowych beczkach dla niejednego była miłym zaskoczeniem. Niedzielną majówkę poprowadziła Kinga Stachowicz ze szkoły muzycznej. Przypomnijmy, że przed nami jeszcze 3 takie koncerty. Zaplanowano je na 15, 22 i 29 maja o godzinie 13 na skwerze przy Alei 1 Maja w Kozienicach. Organizatorem tego muzycznego przedsięwzięcia są Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon. A teraz o zawodach Ringo zorganizowanych ostatnio w Głowaczowie. O tym, kto wygrał i czy rywalizacja pomiędzy drużynami była zaciekła, opowie Państwu Agnieszka Gajda. 11 maja w publicznej szkole podstawowej w Głowaczowie odbyły się zawody w Ringo o Puchar Prezesa LGD Puszcza Kozienicka skierowane do uczniów powiatu kozieńskiego. Cieszę się, że jakieś tam niewielkie fundusze unijne mogą pomóc w takiej imprezie i w propagowaniu sportu, jakim jest Ringo. W zawodach wzięło udział 6 drużyn z gmin Grabów nad Pilicą oraz Głowaczów. W sumie 48 uczestniczek z klas czwartych i młodszych. Zawody rozegrane zostały systemem grupowym. Sędziowali je nauczyciele wychowania fizycznego z poszczególnych szkół biorących udział w rozgrywkach. Jako sędziowie boczni rozstawieni zostali uczniowie szkoły podstawowej w Głowaczowie. Zrezygnowaliśmy z takich sensu stricto przepisów, jakie obowiązują w grze w Ringo, dlatego że one są dosyć skomplikowane. Jest mało osób, które po prostu grają w tą dyscyplinę i w związku z tym bardzo przepisy uproszczyliśmy. Mecze półfinałowe rozegrały 3 drużyny gospodarzy oraz uczennice reprezentujące zespół placówek ogólnokształcących w Ursynowie. Dzieci bardzo chętnie zaczynają przynajmniej w moim środowisku grać i uprawiać tą dyscyplinę. Na zwycięzców czekały medale oraz puchary. Po zaciętym meczu finałowym pierwsze miejsce zajęła drużyna Maliny z publicznej szkoły podstawowej w Głowaczowie. Drugie – Tęczówki, również z Głowaczowa, a trzecie – drużyna z zespołu szkół ogólnokształcących w Ursynowie. Dekoracji dokonali Irena Bielawska oraz Józef Grzegorz Małaśnicki, wójt gminy Głowaczów. Musiałyśmy się trzymać razem, nie kłócić się. Ogólnie tutaj chodziło o zabawę, żeby się dobrze bawić. No i wygrałyśmy. Na wszystkich uczestników zmagań sportowych czekały dyplomy oraz słodkie upominki. Zawody zakończyło wspólne zdjęcie. Serwis kończymy przykrą informacją o śmierci kozienickiej poetki Teresy Kulbickiej-Sapiei. W piątek, 6 maja, dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarła kozienicka poetka Teresa Kulbicka-Sapieja. Miała 86 lat. Ostatnie lata swojego życia spędziła u córki w Poznaniu, ale przez wiele lat związana była z ziemią kozienicką. Tu pracowała w elektrowni i tu tworzyła swoje wiersze. Należała do grupy poetyckiej Erato, działającej w Kozienickim Domu Kultury, ale także i do grupy literackiej Łuczywo w Radomiu. Ja byłem bardzo mocno zaprzyjaźniony z panią Teresą. Była miła, serdeczna, zawsze uśmiechnięta. Rozmawiałem przed chwilą z doktorem Rosińskim, który bywał na naszych spotkaniach. Właśnie kojarzył ją z tego zachowania, z tego sposobu bycia, że zawsze była jakaś taka ciepła, serdeczna i uśmiechnięta. I taką ją zapamiętajmy. W swym dorobku pani Teresa miała 7 tomików wierszy. Pierwszy, Okryj mnie wiatrem, ukazał się w 1992 roku. Ostatni, Płomień wiatru, pochodził z 2007 roku. Te wiersze są różnorodne, ale dużo w nich jest takich osobistych przeżyć. Zarówno z czasów młodości, wojny, ale również w ostatnie lata. Na koniec przeczytamy jeden wiersz, taki odpowiedni do tej chwili, sytuacji, o przemijaniu, o przyrodzie, takim motywem, który pojawia się od pierwszego tomiku,
który się miał tytuł Okryj mnie wiatrem aż do końca. Właśnie słowo klucz to wiatr, a więc związana była mocno z przyrodą. Panie, bycie w przestworza uleć. Wdzięczna Ci jestem. Zostaną dzieci, wnuki zostaną, ścieżki, dróżki polne i myśli zostaną swawolne. Zostanie księżyc, po którym błądziłam, zostaną gwiazdy, które budziłam, wiatr polny zostanie i kamień na polu, któremu się żaliłam, w bólu. Zostaną góry, rzeki, lasy, morze, wszystko, co kochałam, Boże. To już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja żegnam się z Państwem, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.